Cześć. Tak sobie myślałem, że chyba nie będę nic robił z wyjazdu z Toyoty, w sensie na mój kanał. Bo nowy Yaris właściwie prawie niczym się nie różni z wyglądu. Ma 130 koni, a nie 116, więc nie są to jakieś istotne zmiany. Ale podczas prezentacji pokazano nam ceny tego samochodu. I choć te ceny już były znane wcześniej, jakoś tak człowiek nie zwrócił uwagi na to, ale ten samochód kosztuje 128 900 zł. Ja rozumiem, że mamy lepsze wyposażenie, ja rozumiem, że teraz jest drogo i tak dalej, ale na Boga, 128 900 zł za Toyotę Yaris? Toyota Yaris bez napędu na 4 koła i 200-konnego silnika? Tragedia. Właśnie o tej tragedii króciutko chciałbym Wam opowiedzieć, bo taka myśl mnie naszła. Dlaczego te samochody są obecnie tak drogie? One nie są tak drogie, ponieważ to wynika z czegoś, że, nie wiem, ludzie chcą większe ekrany, ludzie chcą to, ludzie chcą tamto, ludzie chcą JBL-a, nagłośnienie i automat i to i to. Nie. Dlatego, że tak ma być. Ponieważ my dostajemy coraz częściej nie to, czego oczekujemy, bo na przykład czego oczekiwalibyście od nowego Yarisa po modernizacji? Bo ja na przykład lepszego wyciszenia, zwłaszcza podwozia. Ja bym chciał, żeby silnik tak nie warczał. Ja bym chciał, żeby fotel, który jest bardzo wygodny i fajny w Toyocie Yaris, żeby na przykład regulował się pokrętłem, a nie stopniowo dźwigienką. Takich rzeczy bym oczekiwał, na przykład jakiegoś ładniejszego wykończenia niektórych materiałów, mniej tego paskudnego, lakierowanego plastiku. A co nam daje, i nie chcę tu mówić Unia, bo zaraz będzie, o, ta już Unia zła. No ale prawda jest taka, że Unia każe nam dawać więcej systemów bezpieczeństwa, których tutaj jest cała lista, i więcej ekologii, czyli mniejsza emisja CO2. To na tym powinno nam najbardziej zależeć. Nie chcę mieć cichszego, nie chcę mieć samochodu szybszego albo bardziej oszczędnego, tylko takiego, który mniej emituje i jest bezpieczniejszy. I choćbym nienawidził systemów, które mi ciągle pikają, niektórym nie przeszkadza. To i tak muszę je mieć, ponieważ tak, człowieku, masz mieć i masz płacić 128 900 zł za Toyotę Yaris. Nie dlatego, że jest to samochód lepszy, chociaż oczywiście można to tak też tłumaczyć i na pewno jakby pod jakimś względem jest on lepszy, ale nie lepszy tak, jak tego oczekujesz, tylko lepszy tak, jak każą Ci, żebyś myślał, że jest lepszy. I tak szczerze mówiąc, jestem trochę tym w k***. I wiesz, i to w sumie nie chodzi o to, że Toyota, tak? No bo to nie tylko Toyota robi. Jakby to jest tylko tym przykładem, no bo faktycznie jak nam pokazali te ceny, to no dla mnie to był szok, nie? Że 129 koła za małe auto segmentu B. I to choćby tutaj nie wiem co jeszcze, było jeszcze więcej głośników i tak dalej. To jest jakiś w ogóle kurde kosmos, nie? Ale to mówię, nie tylko Toyota, tak? No bo to tak samo absurdalne ceny masz we wszystkich markach. I teraz można narzekać, wiesz, na Chińczyków, że robią, że a, chińskie samochody są do dupy, bo to jest źle, śmierdzi i tak dalej. Dobra, ale jeżeli potrzebujesz auta, które jest trochę większe, bo masz dwójkę dzieci i jeszcze chcesz psa wrzucić do bagażnika, to masz w dupie to, że tam się za nisko opuszcza klapa bagażnika, że on śmierdzi, bo sobie wiesz, kurde, nawet wypsikasz czymś w cholerę i już ci nie będzie śmierdział, czy nie wiem, wrzucisz takie zapachy, czy byś jeździł z otwartą szybą, ale za, wiesz, 70, 80, 90 tysięcy samochód wielkości, nie wiem, Corolli Cross, tak, a nie kurde Yaris za 130.